Dziękuję panu przewodniczącemu. Teraz poproszę o zadawanie pytania pana posła Wojciecha Murdzka. Chciałbym jeszcze dopytać, żebyśmy pozostali przez moment, chociaż jeszcze w tym wątku tej strategii, ponieważ w jednej z notatek, która pojawiła się przy okazji wskazań, to było konsekwencją spotkania z lipca 2008 roku, gdzie była dyskusja o celowości strategii i były szczegółowe wskazania, dlaczego ona powinna powstać, ale jedna z notatek też zawiera takie wskazanie, że w tej strategii, czy do tej strategii warto zaprosić partnerów zagranicznych, na przykład też była mowa, żeby tutaj się uaktywnił Europol i żeby rzeczywiście w tym wymiarze międzynarodowym też postrzegać tą strategię. Czy przypomina sobie pan właśnie te elementy międzynarodowe, które w roku 2008 były po to, żeby je przepracowywać na bieżąco? Bo też jedna z notatek mówiła o tym, że tą strategię należałoby zakończyć w pierwszej połowie 2009 roku, żeby był czas na wdrożenia proponowanych rozwiązań od początku roku 2010. To w tym aspekcie międzynarodowym, bo później jak państwo żeście prosili, jeżeli tak było, partnerów międzynarodowych o współpracę, no to też jakby przesunięcie tego terminu no, wskazywałoby, że trzeba coś partnerom powiedzieć, czy wykorzystana pomoc podpowiedzi, czy nie. My duży nacisk kładliśmy na współpracę z partnerami zagranicznymi, chociażby z Europolem. Byłem w bardzo dobrych relacjach z szefem Europolu, z kierownictwem. Pracowaliśmy przy różnych plikach analitycznych i myśląc pewnie o tworzeniu strategii tej PZ-owskiej, patrzyliśmy, czy gdzieś w jakichś krajach być może funkcjonują podobne strategie, jakie elementy w tych krajach były wykorzystane i być może sięgaliśmy po jakąś partnerską podpowiedź. Natomiast ta strategia miała być dokumentem krajowym, czasami sięgając po wzorce już gdzieś sprawdzone. Nie pamiętam dokładnie, czy znaleźliśmy gdzieś w jakichś krajach tego typu wzorce, ale jeżeli szukaliśmy, no to pewnie to robił mój departament, być może Centralne Biuro Śledcze szukało, czy w innych krajach. Natomiast te rozwiązania miały dotyczyć głównie kraju i partnerzy zagraniczni może nam byli potrzebni do jak gdyby współfinansowania jakichś projektów, na przykład badawczo-wdrożeniowych, jakichś modułów, jakichś rozwiązań. Natomiast no, to my powinniśmy zrobić na własnym podwórku. Jakby można było poprosić o przypomnienie, w jakiej postaci pojawiały się ewentualne wytyczne, czy jakie dokumenty były takimi wskazaniami, które pan osobiście firmował, pokazującym na konieczność koordynacji działań, szeroko rozumianej koordynacji, jeśli chodzi o właśnie przestępczość zorganizowaną, szczególnie w aspekcie VAT-owskim. No to tych działań było sporo, bo w Polsce sporą bolączką była współpraca, często pomiędzy służbami. Służby skrzętnie ukrywały niektóre informacje i nie chciały się dzielić. Dopiero kiedy przełamywano jakieś lody, dopiero później okazywało się, że to przynosi wymierny efekt. I tu na pewno na działania moje, czy w ogóle działania związane z KCIK-iem, z Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej było takim rozwiązaniem, bo mówię, w początkowym okresie, jak patrzyliśmy, to 95-6% były rejestracje czysto policyjne. Dopiero później, kiedy wymusiliśmy w zasadzie na innych służbach, czyli służba celna zaczęła rejestrować tam swoje zainteresowania i służby skarbowe i informacje z GIF-u i zaczęła z czasem prokuratura rejestrować też swoje efekty działań i cała masa różnych instytucji,
I trzeba było, no nie ukrywam, że czasami nawet przymuszać służby, żeby chciały z tego kciku korzystać. Służby niektóre bały się dawać informacje, ale było zachowane tak zwane zastrzeżenie koordynacyjne, że jeżeli ktoś rejestrował tam swojego figuranta, to inna służba nie dostała wiedzy o tym zainteresowaniu bez zgody gospodarza rejestracji. Więc to chroniło informacje służb i też trzeba było ich do tego no, przekonywać, przymuszać. Nawet pisząc sprawozdania co roku o działalności Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, które było przedstawiane premierowi, wprost tam gdzieś te niektóre służby trochę dyscyplinowałem i uważałem i wpisywałem, że tego ci za mało korzystają, za mało efektywnie. Ale to dyscyplinowanie miało jakąś formę delikatną, bo nie miałem władztwa, czy to nad służbami podległymi ministrowi finansów, ale sygnalizowałem, że w mojej ocenie, czy w ocenie kciku, szefa kciku, który miał też sporą autonomię, że no, to jest za słabo wykorzystywane, bo to była ta platforma, gdzie w fazie towarzyszył czynności... temu jakiś regulamin, jakieś zasady musiały być, żeby inne służby mogły się wpisywać. Był, ustawa o kciku, ale mimo wszystko te rejestracje najpierw szły w formie papierowej. Pracowaliśmy bodajże w 2008 roku nad usprawnieniem tego kciku, żeby to było robione w formie elektronicznej i rejestracje z poszczególnych służb i możliwości sprawdzenia w kciku w formie elektronicznej. Zmienialiśmy też ten zakres jak gdyby możliwości korzystania z kciku. Po to, żeby z tego korzystać właśnie przy tej wymianie jakieś, informacji operacyjnych. Jakieś inne inicjatywy takie właśnie w kierunku koordynacji działań? Też problemy z wymianą informacji, głównie właśnie skarbowych i tych innych związanych przez platformę wykorzystania pełnomocników i Generalnego Inspektora Informacji Finansowych, bo Generalny Inspektor Informacji Finansowych dostaje całą masę informacji od instytucji zobowiązanych i te informacje rozsyłał do różnych służb, podmiotów, żeby posprawdzać, czy gdzieś dana osoba, dany figurant gdzieś nie przechodzi w ich materiałach. Później to i udrożnienie tego kanału z GIF-em dawało możliwości wczesnego spotkania się czy zainteresowania od strony na przykład przepływów finansowych, zainteresowania służb konkretnymi osobami, figurantami, którzy później wychodzili w sprawach VAT-owskich czy w innych sprawach gospodarczych. I tutaj z GIF-em nawet nieźle oceniali współpracę policjanci w raportach i CBŚ. Ale patrząc na Państwa raporty, była jakaś zmiana jakościowa w którymś z raportów zauważona, że na przykład zwrócenie uwagi na polepszenie współpracy, efektywność działań GIF-u, GIF-a, że to zafunkcjonowało i w kolejnym raporcie Państwo mogliście napisać. Poprawiało się i ta efektywność była rzeczywiście do prześledzenia, bo o ile o pranie brudnych pieniędzy, o pranie pieniędzy było na początku wskazywanych, to były jednostkowe przypadki, to później sukcesywnie ta liczba spraw czy osób skazanych dodatkowo o to przestępstwo przybywała. Dzisiaj jest to, sądzę, że około kilkuset osób, którym stawia się zarzuty o pranie pieniędzy. To jest też dodatkowe przestępstwo, którym wzmacnialiśmy konstrukcję działania w jakiejś grupie przestępczej czy tam, gdzie były generowane duże straty finansowe, więc tutaj to był ten dodatkowy kanał wykorzystywany przez nas. Cały model z odzyskiem informacji to była znowu też kolejny taki, no nie tyle, nie sposób na szybszą, sprawniejszą współpracę służb w zakresie ustalania składników majątkowych i zabezpieczania ich na poczet kar. I tu jakbyśmy też przekrojowo popatrzyli, to rzeczywiście jest ten przyrost mienia zabezpieczonego na poczet kar sukcesywny. A jeszcze jak wprowadzono konfiskatę rozszerzoną, to ten przyrost jest jeszcze dynamiczniejszy i to jest dobre rozwiązanie, bo nie może przestępstwo popłacać.
Czy przypomina sobie pan, nawiązując jakby do poruszonej kwestii prania brudnych pieniędzy, czy ten problem był na poziomie rządowym podjęty, czy ewentualnie było jakieś porozumienie, które pokazywało, bo przy tych notatkach, które się pojawiały, również przy okazji mowy o strategii, ten wątek prania brudnych pieniędzy się pojawiał jako no, poważny problem, że jakby tutaj skuteczne działania no, zmniejszałyby atrakcyjność przestępstw VAT-owskich czy akcyzowych. Ta współpraca między GIF-em i służbami też zmieniała się, bo ja jeszcze pamiętam początkowy okres, kiedy na przykład przychodziło zapytanie GIF-u, co wiecie o Kowalskim na przykład. No, głupie pytanie, głupia odpowiedź, sprawdzamy w bazie i nie ma Kowalskiego tego w bazie, więc czasami odpowiedź taka na berdyczyw, ale jakby podali informację, że Kowalski, rachunki Kowalskiego wpływają pieniądze gdzieś tam z innego miejsca, to wtedy już służby mają też tytuł do tego, żeby zainteresować się sprawą i przy Kowalskim popracować, więc to też ewoluowało i niezależnie od zmiany, tylko od jak zaczęli współpracować blisko ze sobą ludzie i z GIF-u i ci dedykowani z policji, tudzież z innych służb, wtedy ta efektywność zwalczania tego procederu prania brudnych pieniędzy zaczęła się poprawiać. I też tak naprawdę nam chodziło o to, o kierunek dochodzenia do przestępstwa i sprawców od pieniędzy, bo są przepływy finansowe podejrzane, te informacje ma GIF czy instytucje podległe ministrowi finansów i dobrze przekazane te informacje do służb też pozwalają, żeby służby mogły się operacyjnie zająć konkretną grupą, ludźmi i dojść do tego, skąd te pieniądze się biorą, bo czy mają uzasadnienie ekonomiczne, czy to są pieniądze pochodzące gdzieś z przestępstwa. I to też ewoluowało na przestrzeni zmian. To nie jest, że było słodko gdzieś i trzeba było uczyć niektórych nawzajem, przełamywać lody. Czasami być może nawet korygować jakieś zapisy ustawowe, czy ustanawiać pełnomocników do współpracy dedykowanych. Jak w tym aspekcie zmieniała się współpraca z prokuratorem generalnym, ogólnie z prokuraturą, czy tutaj rzeczywiście można mówić o jakichś zmianach? Również w tym aspekcie współpracy między GIF-em a prokuraturą, choćby jeśli chodzi o konta bankowe. Ale też jakby szerzej patrząc, GIF, policja, prokuratura. Trudno mi mówić o innych, jak oni postrzegają. Dla nas z punktu widzenia takiego policyjnego, no, kluczową sprawą było, żeby dedykowani byli do sprawy zaangażowani prokuratorzy, którym chce się popracować i dynamiczni policjanci plus mądrzy kontrolerzy skarbowi czy celnicy. I wtedy z takim zespołem udawało się realizować sprawy sprawniej, łatwiej, skuteczniej niż jak się trafiło a w sprawach VAT-owskich bywało czasami tak, że policja ma jakieś wstępne informacje operacyjne, próbuje namówić prokuraturę na wszczęcie, a prokurator często mówi, a poczekamy na wyliczenia kontroli skarbowej. No to zanim wejdzie kontrola skarbowa, zrobi te wyliczenia, to upłynie kupę miesięcy, lat, a może się okazać, że już dawno firmy czy ludzi nie będzie zniknął. Więc to wymagało takiego dobrego, dynamicznego współdziałania, wiedzy wszystkich, stąd duży nacisk mimo wszystko kładliśmy, żeby w tych warunkach razem się szkolić, razem rozumieć, wymieniać się doświadczeniami i nawzajem się uczyć tego spojrzenia. I tam, gdzie się udawało w takich zespołach pracować, tam były efekty i bardzo duże sprawy i z zabezpieczeniami i z takimi pozytywnymi skutkami. To jeszcze jakbyśmy mogli wrócić do tego zespołu do spraw poprawy decyzji sądowych. Czy tutaj były jakieś efekty też, bo tak jak pan minister wymieniał, to tego końcowego ogniwa jakby w tych wymienionych jednostkach brakowało, tylko no przyjmowaliście państwo
do wiadomości, że wasza gigantyczna praca, a później no, bez tego efektu końcowego. Stąd to pytanie o to ostatnie ogniwo, czyli poprawa decyzji sądowych i ten zespół. Jakby można było przybliżyć, jak tutaj... Znaczy, też jak gdyby przedstawialiśmy ten program z punktu widzenia organów ścigania, czyli policji i innych służb. Kwestie przede wszystkim, bo mieliśmy spore problemy, chociażby z zabezpieczonymi cysternami z paliwem, czy z papierosami podrabianymi, z tytoniem. Często to wymagało sporego nakładu naszych sił, żeby tego pilnować, gdzie to magazynować, zdeponować. I stawialiśmy ten problem, żeby te decyzje prokuratorsko-sądowo... Jeszcze ilustracja dorzucę. No, na przykład było takie wystąpienie, że państwo właśnie proponowaliście zmianę w kodeksie postępowania karnego, żeby przy problemie z deponowaniem paliwa pozwolić na jego sprzedaż, no i był sprzeciw i na przykład taka inicjatywa nie przeszła. Pytanie, czy ten zespół pozwolił jakąś inicjatywę taką konkretnych państwa podpowiedzi podjąć i zauważyliście państwo jakieś zmiany? Czy, w zakresie czy... jakichś legislacyjnych rozwiązań raczej nie pamiętam, natomiast na poziomach wykonawczych, takich prokuratorsko, a czasami również, jeżeli byli sędziowie gdzieś, to udawało się przekonywać do określonych rozstrzygnięć merytorycznych. Później pamiętam, że w przypadku paliw bodajże z Orlenem podpisaliśmy jakieś porozumienie, ale to już bardziej policja niż chyba MSW, w zakresie magazynowania jak gdyby i zbywania tego paliwa, czy składowania tego paliwa gdzieś na ich terenie, bo to był problem. Na zbywanie pozwolenia nie było i argumentacja była taka, że się wprowadzi niewiadomego pochodzenia produkt i może on zaszkodzi. Może... I to był problem, który do tej pory nie został rozwiązany w przypadku tego odzysku mienia, bo aż by się prosiło, żeby powstała instytucja, która przejmuje te dowody zabezpieczone, zbywa je, szczególnie bo często one stanowią wartość w momencie zabezpieczenia, natomiast składowane gdzieś generują tylko koszty i taka instytucja, postulowaliśmy zresztą, wysyłaliśmy chyba i prokuratorzy z prokuratury generalnej byli w Belgii, Holandii, przyglądali się tym rozwiązaniom, tam funkcjonuje taka instytucja. Dzisiaj ona jest dalej potrzebna w Polsce, bo znacznie łatwiej byłoby uprościć ten proces postępowania z zabezpieczonymi tymi dowodami rzeczowymi, bo zbywa się pieniądze na rachunek depozytowy, w zależności od rozstrzygnięcia sądu albo idą na skarb państwa, albo są zwracane, jak ktoś jest uniewinniony, to są zwracane podmiotowi, któremu to się zabezpieczyło, zabrało i jest jakaś decyzja. Nie udało się czegoś takiego wypracować wtedy, dzisiaj też warto by się zastanowić nad takim rozwiązaniem, bo ciągle to nie jest jeszcze taki docelowy model postępowania z mieniem odzyskanym, zabezpieczonym na poczet kar. W tym względzie no, chyba wszystkich nas tutaj, ale też jak rozmawiam z obserwatorami prac naszej komisji, to serce boli, patrząc na taką mega nieskuteczność, jeśli chodzi o odzyskiwanie mienia. I jak pan widzi w tym takim łańcuszku właśnie tą rolę policji, bo jeden z wątków, który się pojawiał przy poprzednich świadkach, to było tak, że UKS-y wynajdywały przestępstwa czy oszustwa na grube miliardy. Urzędy skarbowe miały wykonywać i tutaj jakby nie były szczęśliwe, jak tam wzrastała skuteczność UKS-ów, bo tutaj nie mogły się specjalną skutecznością wykazać. I może jakby pan na przykładzie problemu wirtualnych biur mógł skomentować, ponieważ no, kontrole wykazywały grube miliardy, jeśli chodzi o efekt działania tych wirtualnych biur.
Natomiast dane pokazujące choćby z jakiegoś tam odcinka jednego, dwóch lat pokazywały, że te miliardy się kończyły wpłatami kilkudziesięciu, najwyżej milionów, a reszta pozostawała papierowym obrazem no, takiej niemocy. Jakie działania były rzeczywiście podejmowane i czy tutaj ten jakby sprzeczność interesów była też Państwa udziałem? Ideą tych komórek do spraw odzyskiwania mienia było to, żeby potrafić ustalić, gdzie się jest ulokowane mienie przestępców, zabezpieczyć je na potrzeby kar i skutecznie odzyskać później w postaci określonych rozstrzygnięć sądowych. To też jest pewna specyfika, bo trzeba było umieć poszukiwać i wiadomo, że słup czy osoba gdzieś firmująca jakąś działalność nie dysponuje żadnym majątkiem, że za tym słupem gdzieś kryją się ludzie, firmy, które sterują tym całym procesem i które na tym przestępstwie zarabiają. Dlatego ten duży nacisk, żeby realnie zabezpieczać mienie i potrafić wykazać, że to jest mienie pochodzące z tych akurat konkretnych przestępstw. I ta skuteczność, bo to był cały proces szkoleń specjalistycznych, uczenia nie tylko policjantów, bo później dołączyli różni przedstawiciele innych służb i jak popatrzymy na przestrzeni lat i efekty działania i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaczęły się wyraźnie poprawiać i widać, że wszystkie inne służby zaczęły przywiązywać coraz większą wagę do tego, żeby to mienie ustalać i zabezpieczać. Tu szukaliśmy różnych dróg, ja pamiętam opodatkowanie przychodów nie znajdujących pokrycia w legalnych źródłach i pamiętam gdzieś chyba 2008-2009 rok, kiedy CBŚ wskazał listę ponad setkę chyba liderów grup przestępczych, przekazał te dane do Ministerstwa Finansów po to, żeby Ministerstwo Finansów popatrzyło na te osoby, na ich majątki, nie tylko na ich, ale na ich bliskich, na osoby, z którymi robią jakieś interesy, bo to często gdzieś tam są schowane te osoby. Nawet mówiąc szczerze, dzisiaj trochę odwrócenie domniemania niewinności wprowadzone w konfiskacie rozszerzonej uważam z punktu widzenia policyjnego za dobre rozwiązanie, że czasami nie możemy udowodnić, że to jest ukradł Kowalski, ale narzeczona Kowalskiego jeździ luksusowym samochodem, ma jakieś majątki i wtedy narzeczona Kowalskiego niech wykaże, że ten majątek zarobiła w sposób uczciwy, więc mówię, że wprowadzenie tego w tym przypadku odwrócenia domniemania niewinności i wykorzystanie tego w konfiskacie rozszerzonej jest dobrym rozwiązaniem. Mówię, no, dzisiaj pewnie ta skuteczność się poprawi. A jeszcze no, z UKS-ami, no, był jakiś taki rodzaj, że słyszeliście Państwo, to niech policja tutaj szuka tych pieniędzy, myśmy już tam wypełnili formularze, że się nie da, a policja może coś więcej zrobi. Niestety to jest słabość podzielonych kompetencji w poszczególnych służbach, gdzie tak naprawdę, żeby wykryć sprawę dużą, związaną mówię z oszustwem VAT-owskim czy dużym akcyzowym, no trzeba połączyć siły i muszą pracować razem. Ja od lat postulowałem stworzenie w Polsce takiego Guardia di Finanza, jak we Włoszech, czyli takiej policji, która by stała na straży ekonomicznych interesów państwa. Policji, która miała uprawnienia do czynności operacyjnych wszystkich, do czynności śledczych w maksymalnie szerokim zakresie i do czynności jak gdyby kontrolnych. Miała fachowców, którzy potrafią ocenić, czy to jest rzeczywiście przestępstwo, wyłudzenie jakiegoś podatku, niezapłacenie podatku. Taką namiastką dzisiaj i takim kierunkiem jest Krajowa Administracja Skarbowa. I mówiąc szczerze, liczę, że Krajowa Administracja Skarbowa okrzepnie i że będzie miała taką szansę, żeby być taką policją
z prawdziwego zdarzenia. Bo wtedy, jak dochodzimy do wniosku, że jest zbyt duża szara strefa, czy zbyt dużo wyłudzeń VAT-owskich, to wtedy wiemy, kto jest odpowiedzialny personalnie za, jak gdyby, zwalczanie tego jednostkowo. A przy podzielonych kompetencjach, to jedni mówią, no my nie mieliśmy dostępu do jakichś informacji, inni mówią, no my mieliśmy, wydawało nam się, ale no nie mieliśmy wiedzy takiej, bo podatkowej czy innej i wtedy jest, no trzeba dobrą wolę, żeby się połączyli siły i razem ścigali. Jeszcze jakby na moment wrócić do metodologii postępowania, jeśli chodzi o wirtualne biura. Czy tutaj były jakieś rozwiązania takie, które dało się zastosować? Wiemy, że prawnie to nie można było zablokować istnienia takich biur, natomiast no, one generowały, tak jak kontrole wskazywały, miliardowe konsekwencje dla budżetu, no, ułatwiając choćby zaistnienie słupom, czy powiedzmy tutaj w tym no, procesie VAT-owskim. Tutaj gigantyczne pole do analizy już na etapie wydawania numeru NIP-u, bo już pracując biznesowo, no, znaleźliśmy no, firmy, która obracała paliwem, a która była zarejestrowana na stadionie, w zasadzie takiego adresu nie było. Gdyby już na tym etapie ktoś zweryfikował adres, to już by było wiadomo, że no coś jest nie tak z tym adresem. Same wirtualne biura też nie znaczą jednoznacznie, że to musi być od razu przekręt. Natomiast no, jeżeli firma obraca coraz większymi pieniędzmi, a jej majątek to jest adres wynajęty i jest wszystko no name, to już się zapala zielone światło do tego, żeby nabrać jakichś podejrzeń. Tutaj też dużą rolę z jednej strony powinny realizować aparat skarbowy, który analizuje no, przepływy finansowe czy jakieś informacje o działalności poszczególnych firm czy osób prowadzących. Natomiast też ważne, żeby to również biznes weryfikował niektóre informacje, podejmując współpracę z takim kontrahentem, bo słupy nie wyprowadziły tych pieniędzy. One gdzieś wyszły przez różne inne firmy czy ludzi działających w szarej strefie. Dzisiaj jeszcze następuje cały proces i regres dochodzenia do tych pieniędzy i dzisiaj kontrole skarbowe, podatkowe egzekwują należności od tych, którzy kooperowali ze słupami i uczestniczyli w karuzelach VAT-owskich. To jest dosyć żmudny proces dochodzenia, ale wiele firm i ileś tych pieniędzy uda się z tego odzyskać. Czy właśnie w pana działalności jakieś takie nawet pojedyncze przypadki zostały w pamięci, że się udało jakby przeskoczyć to zjawisko znikającego podmiotu, słupa i dotrzeć do kreatorów tej procedury? Udawało się i to napracując dla chociażby dla Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, my robiliśmy jako firma analizę rynku pod kątem ofert pojawiających się na stal. I na podstawie niektórych ofert i rozmów z handlowcami z tych legalnych firm potrafiliśmy gdzieś wyłapać jakieś oferty, które według naszej oceny były dziwne. Potrafiliśmy również, pracując dla właśnie HIPH-u, wykazać, że jedna z hut zagranicznych sprzedawała swoje wyroby, ale jak oficjalnie podeszliśmy, to dawała ceny mało atrakcyjne z punktu widzenia polskiego rynku. Natomiast nam wskazywała w Polsce słupy, które nam deklarowały ich produkt znacznie taniej niż byśmy kupili w hucie. My to wykazaliśmy, jako już też prowadząc tą działalność taką doradczą, pomocniczą. No i tą hutę trochę skutecznie przyblokowaliśmy zagraniczną z wrzucaniem tych swoich wyrobów na polski rynek i to się, no ileś rzeczy się udawało dosyć skutecznie zrobić. Czy brakowało jakichś narzędzi? Mówiliśmy o jednym narzędziu
przykładowo dostęp do informacji o dwóch może, dostęp do informacji o kontach bankowych. Drugi wątek, no pełniejsze uczestnictwo, jeśli chodzi o informacje o postępowaniu, jeśli chodzi o kontrole skarbowe. Czy brakowało jakichś narzędzi, nie wiem, zakup kontrolowany, czy jakieś takie narzędzia, o które Państwo żeście postulowali, które się no niewątpliwie potwierdzały w innych krajach, a Państwo odczuwaliście brak takich mechanizmów jako policja już mieliśmy zakup kontrolowany. Notabene też walczyłem w latach 90. o to rozwiązanie prawne. Dostaliśmy je w 96 roku i dostawę niejawnie nadzorowaną, czyli też instrument, który pozwoli na prześledzenie przesyłu towaru, żeby zobaczyć, kto za tym stoi. Nie zatrzymywać tego na granicy w jakimś momencie i zatrzymywać tylko i wyłącznie kuriera. Czy był wykorzystany przy choćby paliwowych przestępstwach? Według mnie tak. To już jest wiedza policyjna i według mnie były stosowane operacje specjalne. Byli wprowadzani policjanci w środowiska działające również na tym polu. Ale to mówię, to już jest wiedza policyjna i ja już będąc ministrem w indywidualne sprawy nie wkraczałem, bo niektórzy ministrowie wcześniej mieli kłopoty z ingerencją w jakieś wewnętrzne sprawy, się musieli tłumaczyć, więc szefowie służb decydowali o działaniach już poszczególnych służb. Czy jakieś inne jeszcze narzędzia były przedmiotem dyskusji, które wymagały jakichś zmian legislacyjnych albo organizacyjnych, albo dofinansowania? Ciekawym też rozwiązaniem, które wspierałem i uczestniczyłem, była taka platforma bezpieczeństwa wewnętrznego. To było gremium finansowane trochę przez jakiś czas z pieniędzy unijnych, w którym byli funkcjonariusze służb, również służb specjalnych, prokuratorzy, sędziowie i naukowcy z różnych dziedzin i patrzyliśmy, jak wprowadzić pewne nowe rozwiązania, jakieś technologiczne na użytek szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tam liderem w tej platformie był profesor Wiesław Pływa Czeski, jeden z najlepszych ekspertów od przestępczości zorganizowanej. My co jakiś czas pracowaliśmy w kilku zespołach, ale i co jakiś czas w tym gremium spotykaliśmy się i była znakomita płaszczyzna wymiany poglądów i doświadczeń, bo byli i sędziowie, również z Sądu Najwyższego, wybitni eksperci i prokuratorzy z różnych, bez zabarwień politycznych, bo nomen omen. W jakim okresie działała ta platforma? Ona jeszcze działa, tylko już dzisiaj mocno siadła. A czyja to była inicjatywa i w którym roku? To był gdzieś, ja myślę, 2008-2009 rok. To była inicjatywa, tak, 2008-2009, tam między innymi aktywnie działał były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Zbigniew Rau. On jak gdyby też zawiadywał, ale mówię, to było świetne miejsce na wymianę poglądów i z sędziami, i z prokuratorami, i z funkcjonariuszami służb. I tam też kilka rozwiązań technologicznych udało się wypracować, wykorzystywanych chociażby w sprawach paliwowych, między innymi takie narzędzia analityczne do przetwarzania dużej ilości informacji właśnie w bardzo dużych sprawach, żeby można było łatwiej kojarzyć sprawy figurantów, wiązać je z rachunkami bankowymi. Pamiętam, że robiliśmy to z Akademią Górniczo-Hutniczą, z Politechniką Poznańską i część tych rozwiązań było wdrożonych w działaniach różnych służb. To była ciekawa idea i fajna, bo no mówię, tam się zdarzało, że nawet byli prokuratorzy z różnych opcji politycznych, którzy zdecydowanie walczyli ze sobą, ale tam mogli siedzieć, rozmawiać, wymieniać poglądy i pomówić, jest coś fajnego, warto to robić. I to jakby była szansa ciągnięcia tego, to jest dobra idea. Czy prace w ramach tej platformy kończyły się jakimiś dokumentami, raportami, wskazaniami? Tak, bo to część było projektów badawczych, które były wdrażane w różnych rozwiązaniach. Część nie do końca się udało wdrożyć. Tam też
próbowaliśmy wypracować jednolitą ustawę o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych dla wszystkich służb, żeby trochę uporządkować to podwórko. I powiem, to też jest, no, przez 3 lata pracowaliśmy w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych nad tą ustawą i w pewnym momencie się wycofaliśmy z projektu ustawy, bo uznaliśmy, że mogą być bardziej ograniczone działania służb niż uporządkowane i przynoszące jakiś efekt. I to też jest, na przykład udawało się, pracowaliśmy z chęcią wypracowania najlepszych rozwiązań, ale pojawiły się takie problemy, gdzie mówimy, to lepiej może niech to funkcjonuje w ustawach branżowych, bo żeby nie zepsuć czegoś. Więc to nie są łatwe rzeczy czasami z wprowadzeniem. Czy w ramach właśnie walki z tymi przestępstwami gospodarczymi VAT-owskimi były jakieś stosowane mechanizmy, mierniki, które no w poszczególnych latach też jakby bazując na tych raportach bezpieczeństwa, no miały jakiś taki model motywacyjno-wskaźnikowy, że państwo mówicie, nie wiem, ilość majątku zabezpieczonego, odzyskanego, to największe premie załóżmy, a powiedzmy ilości drobnych spraw, że jakaś pojedyncza na 1000 zł faktura VAT-owska, to szkoda czasu. Jakie wskaźniki, mierniki były proponowane, stosowane i czy one się zmieniały w ramach powstawania kolejnych raportów bezpieczeństwa? W obszarze zwalczania przestępczości gospodarczej jednym z priorytetów było właśnie poprawa skuteczności, odzyskiwanie i zabezpieczanie mienia na poczet kar. To było jedno z kryteriów ocennych pionów zajmujących się przestępczością gospodarczą czy tego ekonomicznego elementu Centralnego Biura Śledczego. Też patrzono na statystyki, ale te statystyki często się też zmieniały, bo zmieniały się uwarunkowania kodeksowe. I wtedy no, czasami trudno porównywać wprost statystykę z jednego roku do drugiego, bo akurat zmieniono jakiś zapis, więc tutaj porównywalne są statystyki w poszczególnych kategoriach, chociaż też nie do końca. Za ciekawe sprawy, trudne, złożone, gdzie był ponadstandardowy jakiś wkład czy w policji, czy w służbach, funkcjonariusze byli gratyfikowani jakimiś premiami nagrodowymi, okazjonalnymi za tego typu sprawy. Łatwiej było wtedy o te środki, wtedy kiedy jeszcze no, Centralne Biuro Śledcze było w strukturze komendanta głównego, bo komendant główny miał jak gdyby większą pulę środków na nagrody i Centralne Biuro Śledcze czy funkcjonariusze z tego biura dostawali te nagrody za duże, takie spektakularne, ponadstandardowe sprawy. No też trochę wzmacniano czy przesuwano funkcjonariuszy z ogniw, patrząc, że ta przestępczość gospodarcza rozwija się, no w miarę możliwości przesuwano etaty z ogniw o charakterze kryminalnym trochę do tych ogniw gospodarczych, ale to też jest w obrębie możliwości etatowych i policji i w obrębie możliwości etatowych Centralnego Biura Śledczego, a one się tam niewiele zwiększyły. Jakby można było poprosić jeszcze o jakieś tam zdanie do powiedzenia o tym elektronicznym systemie odzyskiwania mienia. Czy to był zbiór, nie wiem, aktualnych przepisów, czy to miało jakąś formę aktywną, czy to było powiązane z jakimiś innymi bazami danych, choćby, nie wiem, z tą setką wytypowanych podmiotów podejrzanych. Tak, elektroniczny system odzyskiwania mienia ESOM też był, znaleźliśmy środki unijne na sfinansowanie tego projektu i pracowali w nim i policjanci, i również policjanci ze szkoły policyjnej w Szczytnie, chyba i funkcjonariusze służb podległych ministrowi finansów, ale tu nie jestem przekonany. To był zbiór po pierwsze informacji o bazach informacji, w których można szukać wiedzy o jakimś majątku,
osób. A tych, wbrew pozorom, tych baz informacji jest dużo i często nawet same organa nie wiedzą o tym. Po kolejne zbiór różnych przepisów plus cała masa bogatego orzecznictwa w postępowaniu właśnie z określonymi bazami. I po kolejne to było narzędzie, które powinno być na bieżąco jak gdyby uzupełniane, aktualizowane, tak jak powstawały nowe bazy informacyjne, tak jak powstawały nowe jakieś orzecznicze wyroki i jakieś rozstrzygnięcia. Co ważne, tam były również środki przeznaczone na szkolenie ludzi, którzy tym problemem się zajmują i w 2008 roku były, ale i później były sukcesywnie robione szkolenia dla całej grupy funkcjonariuszy z różnych służb właśnie w tym zakresie, również dla funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z 2008 roku, tak? Czy? Nawet chyba wcześniej jeszcze, bo to było finansowanie jeszcze chyba z wcześniejszych środków pomocowych, ale czasami służby trzeba było do dobrych idei też przekonywać, żeby chcieli wykorzystać i dalej, żeby to nie zostało na tylko opracowaniem jednorazowym informatycznym, tylko żeby to było dalej rozwijane. Powiem szczerze, nawet nie wiem, czy dzisiaj służby korzystają z tego ESOM-u. Nie czy wiem. To miało później jakieś też powiązanie z właśnie z KCIK-iem? Jak? Nie, z KCIK-iem nie. To było powiązane z tymi biurami odzysku mienia, z tymi zespołami szkolonymi pod tym kątem, ze współpracą w zakresie odzyskiwania, zabezpieczania mienia na poczet kar. To było takie narzędzie dla tych ludzi pracujących w tym śledztwie finansowym, które im pomagało w ustalaniu i zabezpieczaniu mienia na poczet kar. Natomiast KCIK to była baza rejestracji zainteresowań operacyjnych, procesowych, ale dla wszystkich służb, nie tylko policji. Policja, mówię, w początkowym okresie dawała tam 95% czy więcej procent, ale zależało nam, żeby z tego korzystali wszyscy inni, bo wtedy służby mogły się szybko skojarzyć na etapie zainteresowania operacyjnego. Jak ja jako policjant podejrzewałem jakiegoś Kowalskiego, rejestrując go w KCIK-u, mogłem i ktoś go zarejestrował wcześniej, to zderzaliśmy się i mówimy o UKS gdzieś tam interesuje jeszcze, się Kowalskim. Jeszcze na zakończenie tej części moich pytań, takie pytanie bardziej strategiczne. Słuchając świadków, choćby kolejnych prokuratorów generalnych, no była taka informacja zwrotna, że nikt z Ministerstwa Finansów ani z rządu nie mówił, że ranga tego problemu VAT-owskiego jest aż tak duża, że trzeba temu nadać jakiś szczególny priorytet. To, co pan minister powiedział też, że dopiero po odejściu został pan wzmocniony o wiedzę ekspertów zewnętrznych, które poszerzyły osąd jakby problemu, a nie byli to eksperci na wcześniejszym etapie z Ministerstwa Finansów, którzy wzmacnialiby państwa no, tą wiedzą o skali problemów. Też stwierdził pan, że nie było nigdy jakiegoś takiego, szczególnie na początku, szacunku, o jakich kwotach jest mowa. Czy rzeczywiście no, tutaj czegoś zabrakło w przepływie informacji? Czy mieliście państwo przeświadczenie, że ten problem jest jednym z wielu, jeśli chodzi o przestępczość gospodarczą? W tamtym okresie, kiedy byłem w MSW, nie widziałem takiego raportu, w który sposób jak gdyby bardzo precyzyjny by wskazywał, że te przestępstwa w obrocie paliwami to jest tyle i tyle, w obrocie jakimś tam asortymentem jest tyle i tyle. To była wiedza płynąca od naszych służb o tym, że mają ileś spraw w takim obszarze, że pracują.
wiedza pokazująca, że gdzieś jakiś trend jest i to w tych raportach o stanie bezpieczeństwa pokazywaliśmy, rozsyłaliśmy do wszystkich, żeby każdy ze swojego obszaru popatrzył na zjawisko. Natomiast nie mieliśmy, mówię, takiej precyzyjnej wiedzy jakiejś wyliczającej realne skutki wynikające z poszczególnych segmentów. To była, no mówię, wiedza płynąca od... A nie było z Państwa strony zapytania, bo z kolei też wielokrotnie słyszeliśmy, że Ministerstwo Finansów szczyciło się bardzo dobrymi komórkami analitycznymi i na tym poziomie makro, i na poziomach właśnie departamentów podatkowych. Czy tutaj nie było jakichś pytań z Państwa strony wprost do Ministerstwa, jak sumarycznie ten problem wygląda? Ja powiem, trudno mi powiedzieć wtedy, bo my mieliśmy całą masę obszarów, również z przestępczości gospodarczej. Wspomnę chociażby o problemach z protestami celników w 2008 roku, gdzie weszliśmy z blokadą granic, gdzie w MSW już na szybko musieliśmy się zastanowić, jak udrożnić granice. Ale czy w jakimkolwiek temacie była taka wymiana, żeby zdać sobie sprawę z sumarycznej skali pewnych zjawisk, jeśli chodzi o przestępczość gospodarczą? No oczywiście ja pytam w rozumieniu tych przestępstw VAT-owskich, ale czy w ogóle jakakolwiek tutaj była taka współpraca, że ci analitycy mówili, walczymy o jak najlepszy budżet państwa, uszczelniamy, walczymy z szarą strefą, skala tego zjawiska wygląda tak i tak. Powiem, ja nie przypominam sobie jakiegoś raportu takiego analitycznego, który by precyzyjnie pokazywał wielkość w konkretnym jakimś asortymencie, bo to też trudno mówić. Mówię, mieliśmy i problemy z hazardem i zaangażowane potężne siły Centralnego Biura Śledczego w walce z jednorynkimi bandytami, gdzie też mieliśmy problemy, co zrobić z tysiącami automatów pozabezpieczanych gdzieś w różnych sprawach. Tutaj ścisła współpraca z celnikami w tym zakresie. Pojawiła się kwestia reaktywacji spółek Skarbu Państwa z jeszcze okresu przedwojennego. To też mogło nam skutkować jakimiś gigantycznymi stratami, gdzie musieliśmy się, pamiętam spotkanie z ówczesnym szefem KNF-u i zastanawialiśmy się, co robić w tym momencie, bo za chwilę się obudzimy z ręką, że jakiś w dziwny sposób zostaną reaktywowane firmy i przejmą centrum Katowic, więc tych problemów było mnóstwo. Mój czas się skończył, także dziękuję bardzo.